Cześć! Dzisiaj pokażę Wam mój sposób na wycinanie filcu na peterze Silhouette Curio bez brudzenia maty. Zapraszam! W pierwszej kolejności będziemy musieli przygotować matę tak, by ta nie brudziła się od filcu. W tym celu będziemy potrzebować dwustronnej taśmy klejącej, nożyczek i okładki do zeszytu lub czegoś, czym przykryjemy całą naszą matę. Dobrze sprawdzą się też usztywniane folie. Okładkę od zeszytu przycinamy do odpowiedniej wielkości i dokładnie przyklejamy do maty. Musimy zwrócić uwagę, by nie powstały nigdzie żadne zmarszczki, ponieważ nóż pletera może się na nich zaciąć. Następnie na macie przyklejamy dwustronną taśmę klejącą. Możemy troszkę wyjechać za folię ochronną, dzięki temu ta będzie się lepiej trzymać maty. Dwustronna taśma klejąca posiada silniejszy klej od maty, dzięki temu filc będzie się mniej zwijał podczas cięcia. Gdy mata jest już zabezpieczona i ofoliowana, przyklejamy na nią filc. Musimy go dobrze wygładzić i docisnąć, tak by klej bardzo mocno chwycił. Do tego typu prac najlepiej się nadaje dobrej jakości filc, na przykład 100% wełny. Jeśli pracujecie na słabej jakości filcu, ten może się rozrywać podczas odklejania od maty. Pora na parametry cięcia. W ustawieniach wybieramy gruby materiał, nóż dajemy na maksa, ustawiamy 5 podkładek, szybkość 2, ucisk około 27, włączamy podnoszenie noża na około 0,2 mm z każdej strony. Filc tnę ostrzem głęboko tnącym ustawionym na 12. Wciskam start i obserwuję, czy filc nigdzie się nie zwija. Z doświadczenia wiem, że podczas pierwszego cięcia na nowej taśmie nic się nie dzieje. Tnę wtedy najbardziej szczegółowe wzory. Później traci ona na przyczepności w miarę odrywania filcu. Jedna taśma starcza na około 3 do 5 razy, w zależności od tego, co chcecie wyciąć. Gdy klej się zużyje, naklejcie nową warstwę taśmy. Po kilku takich zabiegach nóż będzie coraz gorzej ciął filc, a to znak, że trzeba wymienić całą folię na nowo. Zbyt dużo warstw taśmy odpowiada za gorsze cięcie filcu. Pamiętajcie, że bardzo małe wzory najlepiej jednak ciąć ręcznie, ale na to też mam sposób. Wydrukujcie lub przerysujcie na kartce wzór i przyłóżcie go do filcu. Następnie zaklejcie go dokładnie taśmą klejącą i wytnijcie bardzo ostrymi nożyczkami. Tym sposobem jestem w stanie wyciąć nawet tak małe brwi jak w moich maskotkach. Pamiętajcie, taśma klejąca najlepszym przyjacielem rękodzielnika. Mam nadzieję, że poradnik przypadł Wam do gustu, a po więcej zapraszam Was do wycinarni.